naszym zdaniem nie ma podstaw prawnych do tak szeroko rozwiniętej inwigilacji. Jeżeli ktoś jest odwiedzany w domu, w miejscu pracy, wypytywany, są jego rodzina, sąsiedzi, to już ma charakter nękania. I naszym zdaniem policja powinna zaprzestać takich działań wobec osób, które nigdy nie łamały prawa. W tym jeszcze temacie też głośny wokół policji dzisiaj o Przemysława Wiplera. Czy widział pan te nagrania i co z nich wynika pana zdaniem? Nie widziałem nagrań, więc wolałbym ich nie komentować, natomiast mam doświadczenia osobiste z policją, kiedy funkcjonariusze składali fałszywe zeznania w sprawie bezpośrednio mnie dotyczącej, więc nie zdziwiłbym się, gdyby w sprawie Przemka Wiplera było podobnie, to znaczy był on fałszywie obciążony przez policję pewnymi oskarżeniami, a później się okaże, że tak naprawdę było na odwrót. No chyba nie tylko pan, bo nawet z drugiej strony barykady zupełnie poseł Biedroń też miał doświadczenia, teraz został uniewinniony w procesie, że niby też zaatakował policjantów. Nie znam tej sprawy, wolałbym jej nie komentować. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że poza nachodzeniem mieszkań działaczy miały też miejsce we wtorek w całym kraju przeszukania. Między innymi brał z nami tutaj w konferencji prasowej udział Andrzej Bojarski z Ostrołęki, któremu policja o 6 rano przeszukała dom, zabrała komputer, miała nakaz prokuratora z Warszawy. Jest to kandydat akurat nie z naszych list, z list Kongresu Nowej Prawicy, ale działa też w Ruchu Narodowym, jest członkiem grupy rekonstrukcyjnych, a okazuje się, że policjanci u niego w domu szukali jakichś akcesoriów faszystowskich. No naszym zdaniem jest to totalne nieporozumienie i pokazuje, że policja po prostu, bądź prokuratura w tym wypadku, działa na, albo na ślepo, albo w złej wierze. Zostawiam jeszcze w temacie też związanym trochę z Marszem Niepodległości, ponieważ w internecie pojawiła się taka strona internetowa Ratuj Tęczę albo spaltęcze.pl, pod dwoma adresami jest ona dostępna, to tak wygląda, nie wiem czy pan już widział, na razie jest przewaga palących tęczy, zwolenników palenia właśnie tęczy, ale można i po tej stronie się powiedzieć, jak pan komentuje taką sondę, taką ankietę, standardowe, normalne działanie badające preferencje warszawiaków, czy raczej takie działanie, nie wiem, mające sprowokować kogoś? Myślę, że ktoś chce nabić sobie trochę ruchu w internecie i stąd taka ankieta. Nie traktowałbym tego poważnie jako wyrazu jakiegokolwiek poglądu w tym sporze. Poseł Biedroń tłumaczył, że to jest bardzo zła ankieta, ponieważ pokazuje właśnie ile jest zwolenników i przeciwników tęczy. Poza tym ktoś może za lada moment urządzić taką ankietę w sprawie Kościoła Mariackiego, że czy Kościół Mariacki zachować, czy spalić na przykład. Nie traktuję opinii posła Biedronia jako poważnych, więc wolałbym ich nie komentować. Okej, to dzięki w takim razie. Wszystkiego dobrego.